już jesteśmy na hali i teraz sobie robimy rozeznanie, na hali, jak ta hala wygląda. Jest, no, infrastrukturę mają, tak wam powiem. Bo zobaczcie, tutaj mamy salkę treningową. To jest sala treningowa, nie turniejowa, nie pomylcie. Mamy, jak dobrze liczę, 5 kortów. Tu zobaczcie, mamy salkę do unihokeja obok. My przyszliśmy o tamtych drzwi, o tych. I tam jest już sala turniejowa, zaraz ją wam pokażę. I też jest bardzo fajna, taka przyjazny klimacik jest. Fajnie to wygląda, a tutaj jeszcze coś jest. 4 sale do unihokeja. I to są do unihokeja, mówisz? No tak przypuszczam, bo te bramki. Czyli zobaczmy. I tu mamy tak kolejne. No tak, są bandy, są bramki, są pola. Czyli drugie do unihokeja i tutaj mamy trzecie do unihokeja. Więc jest infrastruktura. No i fajnie to zrobili. Jest potencjał, tak wam powiem. Idziemy zaraz na salkę, zobaczycie salkę razem z nami. Też jest fajna, przyjazna. Łukasz Cimosz tam wygrywał w trzecim secie 11 chyba 7 z kolegą z Indii. Życzymy powodzenia, zaraz zobaczymy końcówkę i idziemy do zawodników. Rozsiąść się jeszcze na sali i zobaczymy, jak to wyjdzie. Idziemy dalej. A sala z boku wygląda tak. Dość ciekawie. No to dałem. Jakoś tam przeszli. No. Masz players only, więc. Tylko że w drugą stronę. Ty to cykor jesteś, nie ty. Osoba się boi podprzejść. Ale tak trzeba. No więc sala jeszcze wygląda w ten sposób, zobaczcie. Bardzo ładnie, mi się podoba, elegancko. Szczura ma przecierę. Tak, szczura ma przecierę, tak. Mówiłem 11-7, a jest teraz, jest tam na końcu, tak? I jest 14-13, wygrywa. I właśnie ma remis w tym momencie po 14. Dobra, idziemy do wariatu. Siema, Żółwik. Siemanko, jak tam? Widziałem przebój, miałeś ostry, co? No. Aj, Gupta tutaj na prowadzenie wyprowadził. Nieładnie. No dobra, dobra, dobra. I tu mamy obozowisku jeszcze Polaków. Dzień dobry, mogę panów nagrać? Cześć, cześć, tego pana znamy, Piona. Co tu się dzieje w ogóle, powiedz mi? Rozciąganie. Siema, Gupta. Siema, Gupta. Tam gra Gupta, to jest brat tego dobrego zawodnika właśnie. I Piona, gratulation tak zwany. Ale miałeś pikowane. I tak to wygląda tutaj, Łukasz jeszcze gra, powiemy, po meczu jak pójdzie. Jeszcze była bardzo ładna akcja. O, tu już kolega przebrany, a to oznacza nic więcej jak to, że się zaraz zbliża mecz. Myślę, że jest 2 godzinki, chyba jeszcze półtorej może do meczu mam, jest na spokojnie. Tutaj przed chwilą wyłączyłem, o tu wygrał Łukasz 24-22, więc na spokojnie. A my będziemy grać na tym korcie i znaczy problemu nie ma, bo zaraz się rozwiąże. Idziemy, zobaczcie, tutaj stoi Rafał, który ogarnia tutaj systemy, można powiedzieć, informatyczne. Z tymi wynikami tutaj za kortem każdym masz, są telewizorki i te punkty. To idzie też w świat, no myślę, Rafał może 2 zdania o tym powie. No więc zaraz do niego pójdziemy, no i sobie pogadamy. A ty co powiesz sobie, jak tam są poczucie? Ja powiem, że nic nie powiem, bo jest dobrze. Dobrze. Jest dobrze, no. Jest dobrze, fajnie się czuję. Dobry, ukryta kamera. A to chyba randka się szykuje. Wymieniają telefony, randka, zaraz dopytamy Rafała, o co chodzi. Ty, on tu ma jeszcze z tej strony, ja pierdolę, zobaczcie. Tu jest takie, są tablety. Jupitery i z drugiej strony. Niebywała technologia, tak wam powiem. Cię poproszę, żebyś postawił gdzieś kamerkę tu, ale zobacz, patecik, o, ja zrobię tak. Bo tu będziemy grać zaraz za 3 mecze, będziemy pod twoim nosem grać. Tylko musisz mi powiedzieć, po co, jak to jest nagrywane na tym. Ja wiem, ale jak chcesz, wiesz, swój dowód. Ja tych twoich, od tych kamerek nie ufam, nie? Nie, ale mam pytanie jedno zasadnicze. Jedno zasadnicze, czy jest jakiś turniej w Europie, na którym nie byłeś? No, co turniej, to chyba ty jesteś. Tak jak my jeździmy, to ty cały czas jesteś. Jak nie, to wygląda? Nie, w Holandii nie byłeś. Oprócz Holandii, tak jest. Oprócz Holandii. Na Dutch nie byłeś. Tam Holendrzy sami ale chyba co zrobili. Ale Dutch to jest BWF. Dutch Open? Challenger? To był Challenger. Challenger. To był BWF? Nie, to był Challenger.
Okej, zgadza się. Tak, tak, no to był ten. Dobra. No i tam, no to tam czy nie było. Ale tak to ten. No i to... jeszcze w Hiszpanii nie byłem. Ale to u nas w Hiszpanii. A nie tak było. To wszędzie? Dobra. Powiem o stronę zawodnika. Rafał ogarnia, tutaj macie po dwa komputery z jednej strony, czyli cztery komputery na jeden kort. I Rafał tu łączy te systemy wszystkie i sędziowie również zmieniają ten wynik na bieżąco. Taki polski akcent, cała Europa praktycznie Rafał obskakuje. I tak to wygląda. Thank you.
Dobra, mecz wygrany bez historii, w sumie 8-7 do 8-7. Tu przejdę przed taśmą. Więc wygrałem dobry rozruch, jeszcze wieczorem o 19 gramy. A tu nasz wierny kibic. Najbardziej wierny kibic w Polsce. Jeździ z nami wszędzie, na każdym turnieju. Jest wierny kibic z Polski, ale wschodniej. To jest Ukraina, Białoruś. Tak jest. Ale bardzo pozdrawiamy Danila bez tego, tak? Nasz człowiek z klubu. Okej. Okay. Także jeżeli wierzyć Sobolowi, gramy jeszcze o 19 dziś na duet szwedzki lub z Egiptu mówisz. Egipt albo Szwecja. A, czyli czekam na Egipt albo Szwecję. Także tak. Ale to ładne, o. I zjął.